Jak wiesz co, jak czasem ciebie niesie wena, nie? To sobie wyobrażam ciebie w takiej walce, na przykład MMA w klatce dla celebrytów. I Waldek Kasta cię przedstawia. Grzegorz, odklejony od ramy, Stachurski! No dosłownie. Cześć! Witajcie w kolejnym lanym poniedziałku. Łukasz Szymański. Grzegorz Stachurski. Dziś opowiemy Wam o bardzo młodym stylu piwnym, Który nie jest klasyfikowany. Który nie wiadomo, czy jest stylem piwnym. Ma 4 latka i nazywa się Brut IPA. Bywały różne mody w przeciągu ostatnich lat. Był Milkshake IPA, czyli IPA z laktozą i owocami. Potem był New England, taka soczkowa, mocno mglista. Oba te Z style której mamy. narodził się Hazy IPA. Tak. Już Oba potem. te style mamy omówione. Dzisiaj zajmiemy się Brut IPą. Niektórzy mówią, że to była odpowiedź na New Englanda, ale wydaje mi się, Modyfikacja bardziej taka. Ale wydaje mi się, że to jeszcze było co innego i co autor miał na myśli, zaraz spróbujemy dociec. Tak samo jak to, kim był sam autor. Kim był kim? Tak, dokładnie. Z polskich przedstawicieli dla mnie taki najbardziej sztandarowy Kingpin i Bitnik Junior. To była taka Brut IPA, która mi bardzo smakowała i chyba... No jest najczęściej ważona generalnie. Poza tym co jeszcze? Kooperacja z piwoteką Good Vibration. Go Deeper, pinta miesiąca lipca 2018 chyba. Tak. No to na pewno było jeszcze piwne podziemie, mimo za Brut IPA, która sama w sobie jest ciekawym konceptem. A dlaczego dokładnie, to przejdziemy później. Art Brut z Birbanta na pewno było. No i jeszcze piwo, które dzisiaj będziemy degustować, które jest zdobywcą srebrnego medalu w Greater Poland Beer Cup 2021. W kategorii Wild Ale, bo to jest Brett Brut IPA, czyli nie dość, że Brut IPA, to jeszcze na bretach. I Znaczy z w tym breta. wypadku brety na pewno były dodane celowo, a nie chodzi tu o to, że piwo się zepsuło. Tym bardziej, że piwo jest znane, lubiane i często powtarzane z tej Z przystanku tleń, co warto dodać. Z serca Borów Tucholskich. Dokładnie. To ja otworzę butelkę, a ty przejdziesz do parametrów. Otwórz nawet Śpiewająco. dwie butelki. Śpiewająco może nie, bo nie chcielibyście tego słyszeć. Temperatura serwowania, ty też nie chciałbyś tego słyszeć. Ja już to Między słyszałem niejednokrotnie. 10 a 12 stopni sobie tak szczerze powiedzmy. A pozostałe parametry, poza tym, że szkło najlepiej czyste, może być shaker. Shaker, jak tu Łukasz uskutecznia, może być taki tulip bardziej, może być jakiekolwiek fajne szkło, byle zebrać ten bukiecik i móc sobie w jedną wstążką go że tak powiem, związać. tak, wczuć się w to piwo zupełnie. Pozostałe parametry nie są znane, bo sam styl nie jest jeszcze dookreślony, są bardzo zmienne. Jedyną taką wytyczną, a właściwie dwoma, które się tam gdzieś pojawiają, to jest to, że powinno mieć ekstrakt końcowy około 0 stopni plato, czyli powinno być prawie odfermentowane do końca bez cukrów resztkowych. No i powinno być jaśniejsze niż pils, może być lekko zemglone, ale nie powinno być tak hazy jak hazy IPA chociażby. Tak. Tak. No i doskonale. To zdrówko. Pysznie. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, które postawiliśmy w wstępie do tego odcinka, czyli kim był kim? A chodzi o Kima? Strudavanta. San Francisco. Tak. Który ważąc potrójną IP, stwierdził, że wykorzysta taki trik, który stosują do ważenia na przykład risów, żeby nie były takie słodkie. Warto zaznaczyć, gdzie ważył tą potrójną IP. W browarze restauracyjnym. Social Kitchen Brewery. San Francisco. I ważąc tą potrójną IP stwierdził, że doda enzymu, który naturalnie występuje w ziarnie, ale pomaga rozkładać, bo enzymy to takie związki białkowe, tak sobie teraz trochę chemii. Będzie krótko, nie wyłączajcie radioodbiorników albo przewincie 2 minuty do przodu. Mamy cukry, które w ziarnie są takim długim, długim ziarnem. I one się składają z małych cząsteczek glukozy. To jest tak, jakbyś miał taki łańcuszek i tam są takie pojedyncze sobie glukozy. To jak masz długi numer telefonu i on się składa z pojedynczych cyferek. Tak. I musisz wyciągnąć te cyferki. I enzym to jest takie białko, które pomaga i obcina sobie ten z tego długiego łańcucha albo poszczególne ogniwa, albo po 2 ogniwka, albo po 3. No i akurat tutaj już to takiego enzymu, który odcina nam glukozę, żeby ona była dostępna dla drożdży, bo one sobie nie radzą z takimi długimi łańcuchami, ale jak taki drożdż spotka takie... Drożdż chyba. Spotka pojedyncze ogniwko, to on je zjada i potem sobie, wiadomo, wypierdzi dwutlenek węgla, wyleje alkohol i umrze po jakimś czasie. Też mi się tak wydaje. Mało tego, akurat jeżeli mówimy o tym konkretnym enzymie, jakim jest amyloglukozydaza,
Glukozamina? glukozamina, czy tam glukoamylaza, coś Tak, tam, glukozamina. to można by dodać, że to jest typowo polskie pochodzenie, nie? A dlaczego? Ponieważ są jakieś cukry resztkowe, których drożdże nie potrafią zjeść. I na to mówi, nie potrafią? Potrzymaj mi piwo! I wchodzi ten enzym cały na biało i rozbija je do zera. I jest po temacie. Bo generalnie cukry resztkowe się biorą z tego, że te enzymy, które normalnie są w ziarnie podczas zacierania, nie dadzą rady wszystkiego rozłożyć, bo... Drożdże nie dadzą rady rozłożyć tych cukrów. Drożdże nie rozkładają, drożdże je przejadają. Znaczy, no, nie przejedzą. No, chodzi o ten długi łańcuch, po prostu enzymy go tną podczas zacierania na różne tam etapy. Co za dużo. Ale czasem zostają końcówki takie. No i te końcówki nie są jadalne dla drożdży i one potem powodują, że piwko jest słodsze, że jest cukier resztkowy. Dobra. Dokładnie. Koniec chemii. To było tak bardzo, bardzo w skrócie i w przybliżeniu. Wszystkich chemików przepraszam. I ponieważ Kimowi w San Francisco się nudziło, to stwierdził, że okej, do potrójnej IPy używa amylazy, jest spoko, wychodzi fajnie, wytrawnie, nie na słodko, Tim Słodyczek się martwi. Ponieważ chodziło o to, że miał pomysł na to, żeby zrobić takie piwo, które po części odwzorowuje białe musujące wino. Że było wytrawne, mega aromatyczne, owocowe, a przy tym nie miał zbyt dużej goryczy. I dosyć mocno wysycone. No i poszedł krok dalej, stwierdził, że okej, w potrójnej IPie się udało, zróbmy to samo ze zwykłą IPą. I jak dorzucił amylazy, okazało się, że ekstrakt końcowy zleciał mu do zera, czyli drożdże przejadły wszystko. No i proces produkcyjny się wydłużył tylko o 2 dni, bo tyle zajęło drożdżom wrócenie do jakiegoś stanu równowagi i przejedzenie całości do reszty, bo dodał po pierwszej fermentacji enzym. Biorąc pod uwagę sam trunek, na którym chciał wzorować całe to piwo, no to chciał iść w stronę szampańską, więc myślał, żeby to piwo i sam styl nazwać Champagne IPA. Ale potem sobie pomyślał, że Francuzi mogą być niezadowoleni. No to jest nazwa zastrzeżona. Zmienił to na Extra Brut IPA, czyli po części nazwę, która pochodzi też ze świata winiarskiego. I nasz Kim sobie eksperymentował. I po jakimś czasie doszedł do wniosku, że w sumie lepiej te enzymy dodać na etapie gorącym, czyli jeszcze podczas ważenia. Ponieważ jak dochodziło do eksperymentów dodawania albo w procesie samej fermentacji, albo wcześniej do kotła ważelnego, no to się okazywało, że jak dobrze pamiętam, w momencie dodawania do kotła ważelnego, no to nie do końca był zadowalający efekt, bo było zbyt mocno wytrawne, zbyt suche takie w odczuciu na to piwo. Odwrót. Jak po wstępnej fermentacji wrzucali enzym, to po prostu tak, drożdże dojadały wszystko do zera. Samo są było dojedzone. I było zbyt wytrawne, nie miało w ogóle grama słodyczy, która by to kontrowała. Po prostu było zbyt wytrawne, zbyt chmielone i to się stało problemem, że to piwo jest takie za bardzo w tą stronę. W końcu doszedł do tego, że jeżeli alkohol w Brut IPie wynosi powyżej 7 czy 7,5, to też podnosi słodycz tego piwa i psuje efekt wytrawności. Więc tak jak sobie wycyrklował i założył, to mówi, że idealne Brut IPA miałoby poniżej 7% alkoholu, najlepiej około 6,5%. On takie swoje, jego to flagowe, które robi, miało 6,1 alkoholu. Właśnie poziom cukrów resztkowych zbliżony do zera. Kolor bardzo jasny, lekko zemdlone. Że w momencie puszczenia już tego pierwszego piwa, a pierwsza warka miała powyżej 7,5% alkoholu, to piwo robiło taką furorę w Stanach, w browarze Kima, że bardzo dużo ludzi i piwowarów tak było zainteresowanych, że chodziło do Kima na korepetycje. Jak uważać piwo w takim stylu? I robili kooperację też. I bardzo często robili kooperację. Kim ważył tą Brut IPę do końca swojej bytności w tym browarze. Do końca swoich dni. Nie do końca swoich dni. Do końca bytności w tym browarze, potem zmienił pracę, poszedł do innego browaru i tam już, z tego co wiem, Brut IPy nie robi, bo robią... Nie New do końca. Englandy, West Coasty robią to, co się sprzedaje, jak czytałem w jakimś wywiadzie z nim. W tej chwili, ponieważ to był wywiad krótko po tym, jak się zatrudnił w tym nowym browarze, to opowiadał, że nie mają czasu na to, żeby eksperymentować, tylko muszą robić rzeczy, które są chodliwe na rynku. Ale warto też dodać, że w momencie, kiedy Kim odszedł z browaru, w którym zaczął ważyć Brut IPę, to sam browar pozostawił to piwo na ekranie i w stałej ofercie. Mało tego, ten styl był tak chodliwy, że bardzo wiele browarów rozmawiało z Kimem w celach współpracy
i uważali wspólnie nie jedno piwo w danym stylu. Kooperacyjne albo przy wskazówkach Kima. No, ale niestety w marcu z zeszłego roku, czyli w 2020, browar się zamknął. Ciekawe czemu. Ale jak to z dobrymi planami bywa, Kim miał zamiar, miał pomysły, ale piwowarzy stwierdzili, że pójdą dalej, będą eksperymentować, będą zmieniać. No i w sumie stało się tak, że przedstawicieli stylu było wielu, ale niewielu było wybitnych, więc... Żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Kurde, no wycisnęło się. Zawsze jak mówisz, że czegoś było wielu, to mi się to ciśnie na usta, musisz się przyzwyczaić, że tak to już będzie. No ale ludzie zaczęli próbować i jak próbowali takich nieudanych warek, to stwierdzali, że to nie moja bajka. No i Brodzipa, znaczy nie można powiedzieć, że zanim to były... się urodził na dobrze, umarł moim zdaniem. No nie można powiedzieć. Nie można powiedzieć, że to były nieudane warki. Nie wszystkie. Kurcze. I tak włączyłaś pauzę, nie? Nie. Czegoż kurcze. Ponieważ im więcej pisze zważonych w tym stylu, każde odbiega w jakimś stopniu od tej myśli kurwa kluczowej, którą Kim po prostu się kierował tworząc to piwo. Tak, ale... Więc nie możesz powiedzieć, że to są nieudane warki, bo to, że każde piwo jest inne, to nie znaczy, że nie jest udanym piwem. Szerzej musisz patrzeć. Dzielimy generalnie piwa na dwa rodzaje. No, ale i lager. Nie. No jak to nie? Górna prezentacja i dobre. Dobre i chuderlawe. I te chuderlawe psują rynek. I tak samo jest wszędzie. No i Kim miał dobry zamiar, do niego wszyscy jeździli się nie uczyć. Się to piwo zostało stary, w ofercie, tak samo, było wybitne. Te chuderlawe piwa też niszczą rynek, a nie zawsze są złe. Właśnie chuderlawe no zawsze stary, są złe. Myślisz, że taki, jakkolwiek by nie besztać, myślisz, że taki koncernowy lager jest sam w swoim stylu mega chuderlawym przedstawicielem? Nie, jest bardzo niekoniecznie. No właśnie, a to też niszczy rynek, kurwa. Co niszczy rynek? Chuderlawy lager z koncernu. Czemu? Bo tak. No nie, jest zapotrzebowanie. Pan Jurek potrzebuje, pan Zdzisiu, pani Krysia. No, harnaś. No. I zobacz, ile ludzi potrzebuje harnasia. No, nie wiem. Teraz Straż Pożarna OSP jest wspierana przez harnasia. Dobrze, dobrze, że przynajmniej potrafią się do tego przyznać i hasło reklamowe mają w punkt. Harnaś, piwo po... Fuderlawe. Stary, no. I chodzi mi o to, że... Odskoczyłeś w ogóle. On miał tych naśladowców i część trafiła, a część po prostu nie umiała w to trafić i ludzie, którzy próbowali w tych piw, które nie trafiły, które wyszły nieudane, stwierdzili, że Brut IPA... No nie, nie, nie jest to dobre, nie smakuje mi, ten styl skreślam. I styl umarł, zanim się urodził. Z tego, co czytałem, to prawdziwy Brut IPA powinno być bardzo jasne w kolorze, jaśniejszy niż Pils. Może być lekko zemglone, ale nie powinno być hazy. Piana, jak takie jasne piwo, to pewno biała. Drobnopęcherzykowa. No wysokie wysycenie. Wysokie wysycenie. Jak w szampanie. Aromat i smak. No przede wszystkim powinniśmy czuć aromat nowofalowych chmieli, bo... Użyte jest chmielenie. Tak. Takie nowofalowe, głównie też na aromat, ponieważ powiedzmy, że tylko Brut IPA to jest taki trochę New England, ale lekka modyfikacja na wytrawnie. W stronę bardziej wytrawną. No to powinno być bardzo aromatyczne. Tak, chodzi o to, żeby wydobyć maksimum aromatu smielu, czyli wszystkie cytrusy, owoce tropikalne, całe dobrodziejstwo, które idzie z nowofalowymi chmielami, bo jak były eksperymenty na jakichś takich bardziej klasycznych odmianach, to nie wychodziło to aż tak przyjemnie. No oczywiście, że i mega wytrawne. Goryczka niska. Prawie żadna, bardzo niska, bo cały chmiel idzie na Whirlpool już po gotowaniu, czyli na goryczkę w ogóle chmielu nie dajemy. Aromacik tylko i... Nie powinno być żadnych takich pokłosi pracy drożdży. Nie powinno być fenoli, nie powinno być jakichś estrów od drożdżowych za bardzo. Powinno być pod tym punktem czyste. No i to chyba są główne założenia, jeśli chodzi o... No tak, myślę, że tak. Właśnie, no i finish też jak najbardziej wytrawny. To zanim przejdziemy do surowcy, to wtrącimy, dlaczego Piwne Podziemie swoje piwo, mimo za Brut IPA, nazwało tak, a nie inaczej. Ponieważ Brut IPA był stylem, który był odzorowywany na szampańskim IPA, a jest taki drink, przynajmniej tak słyszałem, w połączeniu 1:1, szampana z sokiem pomarańczowym, który się nazywa Mimoza. Welcome back to Morning Mimosa! I'm Trish. And I'm Suze, a.k.a. The Sizzle. I właśnie Piwne Podziemie postanowiło dodać pomarańczy do swojego piwa. I dlatego taka nazwa, a nie inna. Nawet wyczytałem gdzieś, że w niektórych koktajl barach, czy tam nawet w pubach z craftem w Stanach, też robili mimozę, tylko że nie na szampanie właśnie, a na Brut IPA.
W sensie, że autentycznie mieszali brudy z sokiem pomarańczowym. Najlepiej świeżo wyciskanym i podobno czerwone pomarańcze są takie. To co, surowce? Surowce. Jeśli chodzi o chmiele, to całe bogactwo nowofalowe, im bardziej owocowo, tym lepiej. Ale ważne są też słody. Słody. Tak jak większość IPA. Bardzo często, jasne, tam pale ale, te sprawy. Podstawa pale ale, ale ponieważ próbujemy tu uzyskać maksymalne rozjaśnienie piwa, takie naprawdę turbosłomkowe piwo i maksymalną wytrawność, to dodaje się też surowce niesłodowanych. Dokładnie. I przechodząc do surowców niesłodowanych, dochodzimy do tego, że Kim w trakcie eksperymentów swoich odnośnie receptury tego piwa doszedł w pewnym momencie do wniosku, że doda nawet do 20% zasypu w formie ryżu i do 20% w formie kukurydzy, co nie do końca miało chodzić o to, żeby obciąć koszty, tylko kukurydza dawała pełnię, a ryż dodawał nieco kokosowości. Drożdże, jak wspominaliśmy wcześniej, takie, żeby nie odfermentowywały tak głęboko, więc nawet się stosuje szampańskie czasem. Tak, ale głównie stosuje się drożdże takie same jak przy ważeniu New England czy tam Hazy IPA, czy jakieś London Foggy, London Ale. Surowcy chyba tyle. To chyba tyle. Jeszcze enzymy. No tak, kluczowym dodatkiem w root IPA jest alfa amylaza enzym, tak, który więc powoduje właśnie niepozostawianie cukrów resztkowych. I umożliwienie drożdżom przejedzenia wszystkiego do końca. Więc amylazę dodajemy albo jeszcze na etapie gorącym, czyli jeszcze na ważeniu, albo już po pierwszej fermentacji, po tym burzliwym etapie. No to już jest kwestia eksperymentów w zależności od tego, jaki dokładnie efekt chce piwowar uzyskać. Jeżeli dodacie pod koniec fermentacji, w sensie po tym zakończonym pierwszym etapie fermentacji, to prawdopodobnie uzyskacie takie bardzo, bardzo wytrawne piwo, gdzie wszystko jest przejedzone do końca, a jeżeli wrzucicie enzym jeszcze po stronie gorącej, to jakieś tam cukry resztkowe zostaną w bardzo niewielkiej ilości, ale to jest taka ilość, która pozwala nadać troszkę takiego. Znaczy, warto też podkreślić. Zaokrąglić to piwo. Warto też podkreślić, że niezależnie od momentu dodania, to i tak skutek zostanie osiągnięty, bo tak czy tak poprzez dodanie owego enzymu nastąpi zdecydowanie mocniejsze zjedzenie i w bardzo małej ilości pozostaną cukry resztkowe. Chciałem zaznaczyć, że piwo w stylu Brut IPA należy spożywać jak najświeższe. Dlatego nawet w niektórych kręgach utarło się, że powinno być to piwo tylko lane z kija bezpośrednio. W poniedziałki. Z założenia, ponieważ powstało w browarze restauracyjnym, było bardzo nachmielone na aromat i wszystkie piwa, które są chmielone bardzo mocno na aromat, trafią. Nie są chmielone na goryczkę! Czasem są. Ale są głównie chmielone na aromat. Bardzo tracą z czasem, więc to piwo jest najlepsze, jak jest świeże, wtedy jest najbardziej owocowe, najbardziej oszałamiające, a z czasem niestety traci. No i warto podkreślić, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, że jest to piwo, które miało być odwzorowaniem białego musującego wina. Ma niską goryczkę, jest bardzo aromatyczne, musujące, a przy tym lekkie w odbiorze. Podsumowując, pochodzenie? San Francisco from USA. Tak, czyli piwo z mgły. Podobno da się, brudu go ważył. Od New Englanda różni się tym, że jest mniej zamglone, bardziej wytrawne. Mocniej musujące. Mocniej musujące, tak samo aromatyczne. Mocniej odfermentowane. Bo no to wiadomo. Tak samo bez goryczy. Tak samo, tak, tak samo z bardzo małą goryczką, ma być bardzo orzeźwiające, bardzo takie rześkie. Musujące, jak białe wino. Tak, generalnie orzeźwia w każdy upalny letni dzień, ma być bardzo mega przyjemne. Bardzo aromatyczne, owocowe, w ogóle fenomenalne. I jaśniejsze od pilsa, wydawałoby się, że to ciężko, ale da się. Takie jest założenie, ale to też zależy od interpretacji. Z cech wspólnych, głównie pite z shakera. Taką mam nadzieję. Na świeżo i z dużą dawką aromatu. Jeśli chodzi o food pairing, jest to piwo, które jest idealne na przystawkę. Taki aperitif. To winogron. Tak. Jak białe wina wytrawne. Też można do posiłku spożyć bez problemu. Ej, wiesz co ci powiem? Teraz widzę,
Taką leżankę, nigdy nie pamiętam, jak to się nazywało, taką leżankę jak w greckich, takich starych czy rzymskich czasach. Jakbym sobie z takim laurowym wieńcem Z tą leżał po taką. prostu i tu taca ten, i bym sobie jadł winogronka i pił brut ipę. To się nazywa. Ave Cezar, ave ja. Ave ja. Myślę, że świetnie by się sprawdziło przy jakiejś takiej tłustej pieczeni, może jakiś O, tłusty to jak sery, jesteśmy coś przy takiego. tłustej pieczeni, to tak ja, jako tłusta pieczeń, się rozłożył na takiej leżance, wiesz. Z tacy bym sobie jadł winogrona na przykład, idealnie by to pasowało. No, nie jestem głodny. Ja też nie, ale piwa bym się napił. Zanim się z wami pożegnamy, to chcielibyśmy pozdrowić piwowarów z Tlenia. Świetna brutipa na bretach. Bardzo nam smakuje. A jeżeli podoba Wam się ten odcinek, to Subskrybujcie. dawajcie łapki w górę. Pytajcie, zadawajcie pytania, komentarze, zostawajcie. Piszcie, Zostawajcie jakie jest. komentarze. Zostawajcie z nami. O. I wasze zdrowie. Na razie. Cześć. Cześć. Brawo! Brawo! Musimy uratować Hugoliny i dzieci! Podsumowując,